Głównym leczeniem perlakowego zapalenia ucha środkowego jest leczenie operacyjne. Leczenie zachowawcze, czyli krople do ucha, antybiotyki doustne czy domięśniowe, w zasadzie mogą zmniejszać dolegliwości, ale nie jest to leczenie przyczynowe. Wiemy, że jeśli perlak jest w uchu, te dolegliwości będą nawracać. Jedyną szansą na wyleczenie z tego zapalenia jest leczenie operacyjne i typ operacji dostosowany do rozległości perlaka, wieku pacjenta i zniszczeń, których dokonał. Osoby z perlakiem, które nie poddają się leczeniu operacyjnemu, mówimy, że noszą tykającą bombę, bo perlak nieleczony może spowodować poważne dla życia konsekwencje. Na szczęście te powikłania są rzadkie, ale są groźne. Może to być utrata słuchu na to ucho, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, porażenie nerwu twarzowego, zawroty głowy, zapalenie błędnika czy powikłania wewnątrzczaszkowe, ropnie mózgu, zapalenia mózgu. Także są to groźne choroby, które mogą być wywołane przez długotrwające, przewlekłe, perlakowe zapalenie ucha.